Najbardziej romantyczna komedia roku. Listy do M. Moja postać to kobieta o imieniu Betty. Była modelka, która postanowiła teraz dużo zmienić w życiu i bardziej skupić się na sobie, na swojej rodzinie. A to kto? Śliczna. Moja ex. Ale coś z nią nie tak? Bo bardzo ładna. Proszę cię, tato, to jest zresztą nieważne. Czy ty naprawdę musisz się do wszystkiego wtrącać? No, coś ukrywasz. W życiu Betty pojawi się tajemniczy mężczyzna. I akurat ją zastajemy w takim momencie, kiedy się przygotowuje na jego przyjście. Wszystko robi, żeby sama się z sobą dobrze czuć. I że jak ten Kazik już się pojawi, to że będą tworzyć szczęśliwą, to można powiedzieć, parę. Trzy minuty, ale jest coraz lepiej. Ona nie może się już doczekać na jego przyjście, ale stara się, żeby ten czas, który teraz jest, żeby właśnie wypełnić rzeczami, które jej pomogą jeszcze bardziej potem cieszyć się z tej miłości, która ją spotka. Przepraszam, ale to jakieś nieporozumienie. Halo! Nieporozumienie? To jest nieporozumienie. W twoim stanie nie wolno jeść takich rzeczy. Florian! Tak, jestem. Ja przepraszam. Odgrzej zupy i zrób mi herbatę. Tak, jest herbata. Oglądając ten film, nauczymy się jeszcze bardziej kochać. Listy do M. Katarzyna Zielińska, Paweł Małaszyński, Roma Gąsiorowska, Piotr Adamczyk, Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Maciej Sztur. Listy do M. Serdecznie zapraszam was wszystkich na spotkanie miłości. Na Listy do M. Koniecznie biegnijcie do kina. Listy do M. Komedia bardzo romantyczna. Już w kinach.